Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku z Nardgardu. No, powiem wam, nadal gramy w ten drugi akt, ale no chcę bardzo przejąć te wszystkie jaskinie wilków. No i powiem wam, że trochę nam schodzi z tym. Potrzebujemy mega, mega dużo żywności, ale nie martwcie się. Produkcja żywności jest ciągle zwiększana. Mam już 50 plus 51 żywności na... Nie wiem na ile czasu, ale plus 51, także to jest naprawdę, 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 naprawdę dużo. Tak, zwiadowca, gdzie jest zwiadowca? Aha, dobra, nie ma zwiadowcy, potrzebujemy zwiadowcy. Dawaj zwiadowca, tu mamy jakiś bonusik do odkrycia, skarb jakiś. Także bierzemy się za ten skarb. Tutaj wojaków wysyłamy na 4 wilki. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Ale wilki są easy. Także powinni sobie poradzić, nie? Oj, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, topornika jeszcze mamy. Go topornik, idź pomóż. Zrekrutowaliśmy sobie nowego topornika. Dobra, 780 żarcie potrzebujemy, żeby przejąć ten teren. Cholera, strasznie dużo. Strasznie dużo tego żarcia nam potrzeba, nie? Ale dobra, damy radę. Dobra, ulepszymy sobie rybaka. Siup. Siup, siup, siup. Gościu, idziesz tu. Szczęście. Najważniejsze, że te szczęście mamy, nie? Chcemy lepszych domów. O! Ja mogę tu domy ulepszać. Ho, ho, ho. Kurde, lebele. Tylko kamienia nie ma. Skąd ja wezmę kamień? Może teraz ten. Dostaniemy z tego skarbu tutaj, co odkrywamy. A dobra, mamy kolejne punkciory do rozdania. Tu, 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 tu. Co by sobie tu wziąć? Usprawnień? Budynków? I co? Upgrade'ów? Oho, ho. A dobra, wezmę to. Nieważne. Nieważne. Dobra. Dobra. W ogóle mamy sporo kasiory. Sporo kasiory, którą możemy przeznaczyć na jakieś... No kamień. Przykład. Tu. Goście. Tu. Oko. Aha, znaleźliśmy 200 tego i 100 tego. 200 monet i 100 tych punktów. Nice. Dobra, ulepszamy domki. Siup. Siup. O Jezu, ile jedzenia mamy. Dawaj, dawaj, dawaj z tym jedzeniem, goście. Spichlerz kolejny musimy wybudować w takim razie. Bo nam brakuje miejsca w magazynach. Spichlerz, goście. O, tutaj, tu, tu, tu. Nie da się tu. A, nie mamy gdzie spichlerza postawić. Ajajaj, najgorzej ty. Kurdy. A jak ulepszę sobie ten... Dobra. Dawać mi ten teren ulepszać. Gaogany. Ciup. Ciup. I tam, budowniczy. Jeden mieszkaniec może iść na tego uzdrowiciela. No, teraz to mamy pod dostatkiem mieszkańców, nie? Tu sobie możemy topornika jeszcze jednego pierdylnąć. Będziemy mieli taką armię. Taką armię niepokonaną. Że nikt nam nie zostaje na przeszkodzie, naprawdę wam mówię. Kurde. Aha, kamienny krąg. Do kamiennego krągu jeszcze możemy jednego wysłać. Siup. No i super. Będziemy szybciej punkty zdobywać. Dobra. Tego nie ulepszymy, nie mamy kamienia na tyle. Ulepsz narzędzia. Co możemy ulepszyć? Jakie narzędzia możemy ulepszyć? Mędrców!
sumie ulepsza. O, mędrców można ulepszyć. Dobra. Tego nie można skolonizować. Okej. Okay. To jak ja tu mam niby skolonizować? Którędy ja tu mam niby? To jak ja tam... Czekajcie. Tego nie można skolonizować. Aha, tu będziemy mogli chyba dobra. O Jezu, co się dzieje? Znowu jakiś niedźwiedź. Dobra, na chillku. Na chillku z tymi niedźwiedziami. Dobra. Żyjemy dalej. Aha, i dobra, i tą jaskinię, i tą drugą, i jesteśmy w domu. I zrobimy w końcu tą misję. O kurde. Jak oni napierdzielają. Siema, ziomeczki. Kolonizacja, już jest kolonizacja. Nice. No i tu jeszcze. Gitara siema. W ogóle tu mieliśmy jakieś bonusy, wiecie? Do wzięcia od nich. Tych naszych ziomków. O Jezu, zaraz umrzesz. Cholera. Ojojoj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Żeby nikt nie poległ. Będzie spoko. Dobra, porobieni. Isiu. No i mamy to. No i chyba będzie na tyle. W tym drugim akcie, powiem wam. Udało nam się. Klanu Kozy. No, lojalność klanu Kozy zdobyliśmy. Nice, kurde, patrzcie. Porobieni, kurde, porobieni. I co, na 3 gwiazdki? Co? O nie, ja musiałem jeszcze handlować różnymi surowcami, żywność i drewno. O kurde. O, ale lipa. No nie, no nie. Myślałem, że jakkolwiek musieliśmy handlować. A tu się okazało, że żywnością i drewnem musieliśmy handlować. Ojojojojoj. No to lipa, wam powiem. Ale dobra. Aha, dodatkowe cele zostaną odkryte po ukończeniu rozdziału po raz pierwszy. Czyli... Nie wiemy, jakie mamy w tym trzecim akcie dodatkowe cele. Oho, ho. Najlepiej to by było, wiecie, całą mapę, że tak powiem, odkryć, zdobyć w trzecim nowym akcie. Ale dobra, to zaczynamy ten trzeci akt. The Sons of Hydrun had been shipwrecked on an inhospitable coast, but we arrived just in time to save them from the fangs of the wolves. Halvar, their elderly leader, was so grateful he swore allegiance to me the moment we met. He readily agreed to share invaluable secrets about survival. Soon enough, we would be taming the wilderness. Dobrze. Dobrze. Zaczynamy. Trzeci aktor. Ta muzyczka w tej gierce jest mega masna. Nie? Masno fest.
Dobra, ten brand sobie uciekł. I będziemy musieli zająć te tereny. Okej. Byłaj, mój panie. Byłaj, byłaj, Howardzie. Halward. Ten jest Halward. Aha, okej. I teraz gramy tym Halwardem. Teraz gramy tym Halwardem. Dobrze. Co, na początku standardowo zwiadowcy trzeba wybudować. Siup. Do tego. Tu port zrobimy. Ile tu możemy budynków? 2 na 5. Aha, to dom od razu stawiamy. Nie ma tu na co czekać. Siup. A te drwala również tutaj możemy postawić. A, postawimy, czemu nie? Dobra, zwiadowcę jeden, zwiadowca drugi, go. Goście. I zdobywać mi te tereny. A ty tutaj idziesz, kobitko. Dobra, super. Dobra, na spokojnie. Owce w ogóle mamy dwie. Dobra, idź na drwala. Ty też, kobieto, idź na drwala. Dwóch drwali, jak najbardziej. Skolonizujemy sobie ten teren pierwszy. I tu mamy już ruiny, nie? Które możemy odkryć. Zobaczymy, jaki prezent dostaniemy. Także, dobra, niech odkryje ten teren. Zaraz się zajmiemy tymi ruinami. Tu kolejny teren, 40 żywności nam potrzeba. Aha, tu są jakieś jednostki. A wilk jest jakiś. Wilk jeden, tego porobimy szybko. Alwardem naszym. I skolonizujemy na szybkości teren. Tak sobie tutaj postawimy rybaków. Jak z tym terenem? Okej, jeszcze. O, tu widzę jakieś wilki są. Dobra. Owczarnia. O! O! Dawać mi tą owczarnię. Owce tam będziemy mogli sobie przetrzymywać. Będą żywność nam produkować. Ho, ho, ho. Najzu, podoba mi się. Targowisko Haterbaka. Siup. Drugi. Mieszkaniec. Buduj, gościu. Tutaj myśliwego będziemy mogli sobie pierdylnąć i mamy kolejny skarb do zebrania. Okej. Okay. Aha, tu jeszcze kolejny teren. Ho, ho, ho. Dobra. Dwa wilki i kamienny krąg. Dobra. Może niech spada te ruiny pierw. Póki co mamy sporo terenu odkrytego. Okej. Okay. Dobra, idźcie tutaj. Siup, siup. I te owce dałeś do tej owczarni, goście. Tego co pamiętam, dwie wchodzą owce na jedną owczarnię. Dobrze by było jak najszybciej ulepszyć tą owczarnię. I dobrze by było kamień. Okej, okay, tu mamy kamień. Kopalnia. Siup. Mieszkaniec. Siup. Dobra, już żarcie jest na plusie, jest dobrze. Jest dobrze. Tu nikogo nie ma, okej. Okay. Jakiś grobowiec jest. Aha, i tu się będą respić jakieś te skurwibonki. Dobra, to dobrze by było jak najszybciej przejąć ten teren. Żeby nam się tu nic nie respiło. 80 żywności. Okej, okay, tu żelazo od razu mamy, 20. Dobra, jak z tą kamieniołomem? Teraz będzie, idź, pracuj jako górnik. Ty też jako górnik pracuj. Dobra. Co my tu mamy? Walkiria, o kurdy. No, walkirie są przerąbane, nie? To są takie baby wikingowie. One są mega dobre.
Ciekawe, czy nasz bohater by sobie poradził z tą jedną Walkirią. Wątpię, szczerze powiedziawszy. Ale spróbujemy. Oj, oj, dobra. Widzieliście, jak mu zadupcyła? O, panie. Kurde, nie wiem, czy to przejmować. Dobra, to przejmiemy, bo sobie żywność od razu tutaj ogarniemy. Żywność nam się przyda. Tururu, tu, 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 tu. Aha, dostaliśmy 100 tych monet. 100 monet i 50 punktów, okej. Zwiększymy siłę ataku wszystkich jednostek o 20%, to będzie spoko. Dawaj, to odkrywaj, gościu. Okej. I teraz ten teren, 120. 120 żywności nam będzie potrzeba. Dobra, dobra, nie ma problemu. Myśliwego bym chciał zrobić. Łowcy chaty, dokładnie. Siup. Mieszkaniec, idź tu, kurde, gościu. Daj mi się budowaniem tego. Jeszcze jeden mieszkaniec by nam się przydał. Mamy 9 na 11. Teraz jaką chatę trzeba będzie wybudować, żeby tą populację trochę zwiększyć. Dobra, jeszcze dwa drewna i sobie ulepszymy tą owczarnię. Będzie spoko. Te owczarnie są spoko, naprawdę, nie? Idź już to owco jedna. Zaraz sobie tu wejdziesz. Do koleżanek owiec. O. Aha, wymaga lepszonego ratuszu. Oho. Dobra, dawać mi ten ratusz pierw ulepszać. Nice. Okej. Dobra. 120, 67 mamy żarcia. Dobra, dawać tutaj myśliwych. Siup. Dobra, produkcja żarcia nam się zwiększy. Jest spoko. W ogóle tu mamy kolejne dwie owce, nie? Kolejne dwie owce tu mamy. Powiem wam, że tutaj żywności ładnie będziemy mogli na tej mapce sobie żywność produkować. Mi się wydaje. Dobra, co my tu mamy? 200 drewna i 100 koron. O! To mi się podoba. Dobra, gościu, odkrywaj sobie tu dalej. Ty, tu są jakieś skurwibonki, patrzcie. Gobliny! Gobliny jakieś! Halo! Co się dzieje? Gobliny! Dobra. O, kolonizujemy. Siup. Dobra, mamy ten teren. Już się tutaj nic nie będzie respić. Super. Jeszcze dostanę 5 tego. Żelaza. Ulepszymy jakieś narzędzia. Ho, goście. To sobie tu ulepszyć. W sumie ławce ulepszymy. I elo. Dobra, dwa kamienia i sobie ulepszymy tą owczarnię. Super. Super, super, goście. Gdzie ta jedna owca się zapodziała? A tu jest. Jak się ukryła za drzewem. Co to za poskudne stwory? To gobliny, panie. Koboldy jakieś. Aha, one nie są agresywne, ale strzeżą swojego terenu. Jak je zaatakujemy, to na pewno będą walczyć. Także no. Nie ma się co nie martwić. Ale jak będziemy chcieli zdobyć sobie ten teren, to niestety będziemy musieli z nimi walczyć. Został ranny. Niedobrze. Tu kolejna walkirie. Ja pierdykam. Ty, gościu, idź tutaj. Zajmij się tymi wilkami. Zaraz nam zwiadowcę pora, bo mi tyle będzie. Dobra, ten teren możemy teraz skolonizować, nie? Patrzaj. Tu mamy kamień.
tą jaskinię od razu rozdupcymy. Dobra, dawać mi. A, dobra, żywność mamy na plusie. Patrzcie, kurde. Dobra, ulepszamy to. Owcę kolejną. Ale ładnie, no, z tą żywnością tutaj naprawdę jest spoko. Jeszcze nowy tytuł władza, żeśmy zdobyli. To już w ogóle. No, 5 kamienia dostałem. I znowu mamy 10 kamienia, okej. Okay. Dobra, dobra. Podoba mi się. Podoba mi się. W sumie, nie wiem, czy domki ulepszać, czy produkcję jedzenia. O kurde. O kurde, jakiś wilk tu atakuje. Halo. Co się dzieje? Co się dzieje? Wieżę tu trzeba wybudować ewidentnie. Buduj wieżę, gościu. Dobra. I obóz szkoleniowy. Dobra, gdzie by ten obóz postawić? Tu myślę. Albo może tu. Mamy tutaj ten obóz szkoleniowy. Dodatkowo kopalnię tutaj kupniemy. To by nam te żelazo już zbierali, ziomki. Dobra, iść tu buduj, ten tam, okej. Okay. No i ten teren teraz trzeba skolonizować, żeby te wilki nam nie przeszkadzały. I będzie masno fest, kurde. O Jezu. Tego zwiadowcę nam porobili. Cholera. Dobrze. Kolejna owca. Kurde, ile tych owiec mamy. Ty, to ja bym drugą tą owczarnię postawił. I bym ulepszył. O, super. Tak, tak. Gdzie bym tu postawić? Może tutaj. Czekajcie, tu nie będziemy. Albo tutaj może. A tutaj postawić. Tu. Idź ty jeden tu. Aha, tu już nie ma kamienia. Dobra. Dogał tutaj goście. Do roboty, siup. Ten kamień można rozdupcyć. No i musimy wybudować domek, właśnie, siup. Wy nie. Wy nie. Dobra, i uzdrowiciela HT. No dobra, nie mamy na razie drewna. Dobra. Spoko. To mógłby tu ulepszyć. Rybakowi możemy. Rybakowi. I drwalowi ulepszę. Niech ma drwal. Niech zbiera szybciej drewno, kurde. Dobra. Siup. Siup. Dałeś mi te owce. Owczarnie, aha, tu są te, okej, okay, owczarnie, siup. I ulepszymy. Drewna, kurde. Zrobię kolejny tartak, chyba, wiecie? Tego drewna, mało nam, mało mamy tego drewna. Także możemy sobie tu spokojnie chyba tartak postawić, siup. Częście zaraz będzie trzeba zwiększyć i trzeba jeszcze korony zwiększyć. Zrobimy chyba port. Żeby wysłać wikingów, to nam będą zbierać te korony. Ta radę sobie z trzema? Kurde, jak to kozak. Jak to kozak kość jest. Dobra. Skolonizujemy sobie ten teren. Siup. Gdzie jest zwiadowca jakiś? Aha, tu jest zwiadowca, okej. Okay. To tu jeszcze będzie... Dalej przejście, ja pierdykam. Ogromna to nam mapa, nie? Odkrywamy, odkrywamy. Strasznie duża mapa. Jak to przejmie, niech sobie te ruiny zdobędzie. Dobra. Sporo kamienia też jest na tej mapie. Sporo materiałów, trzeba przyznać. A ja miałem ten teren przejąć, cholera.
250. Aha, dobra, to ja już to będę w stanie przejąć. Górnik ma co do roboty. Górnik, kościół. Jak to? Wyjdź tutaj. Jarl. Chodź tam. Idź tutaj, paru wilki. Gdzie ta uzdrowiciela? Uzdrowiciel, siup. Dałaś mi tego uzdrowiciela, tutaj może być. Siup. Siup. Okej. Ja bym chciał... Gdzie był ten uzdrowić... O, to bym chciał. To jest spoko, nie? Dobra, to weźmiemy sobie to. Tą wydajność górników też dobrze na początek dawać. Jakiś inny klan tu jest. Oho, oho, Hagen. Aha, to jest wróg, dobra. Po angielsku. O! Zabiją mnie! Spadać! Uciekaj! Kurde, widzieliście? Prawie mi porobili tego! Kurwibonka! O, pierdykam, gościu, co się stanęło? Dobra. Ale farcik. Dobra, siup. Siup, uzdrowicieli. Dwóch. Okej. Okay. Trzeba armię robić. Trzeba armię robić. Trzeba, kurde, armię robić. Ulepszamy owsiarnię. Gdzie ta owca? Jeszcze jedna, co była wolna. Tu jest. Dawaj tu, ta owczarnia. Żywności mamy za dużo. O, la 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 la. Dobra, dawaj te wilki, gościu. Ciup. 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 Bierzemy ten teren. Nice. Dobra, to na tyle w tym odcineczku. Powiem, że zarąbiście się gra w tą giereczkę. Bardzo, bardzo spoko. Także dziękuję za obejrzenie całego odcineczka. Zachęcam do komentowania, łapkowania i widzimy się w kolejnym odcineczku. Elo, elo.